Witaj, myszki z tej strony Astral, w kolejnym odcinku z Harden 4 na audycji Case Redux. Jako Australazja, w ostatnim odcinku udało nam się w miarę pokonać no tutaj księstwa, tylko że jest taki problem, że my chcieliśmy przejąć te terytoria, ale niestety Brytyjczycy to przyjęli. A my w sumie aż tak bardzo nie chcemy mieć wrogów za Brytyjczyków, ale to się zmienia w tym momencie. Dlatego, że no niestety trwało to już zbyt długo. Musieliśmy wreszcie coś zrobić. No i nie powiem. Nasza armia może coś pomóc. Realnie. Nie powiem. Jedyne co mnie najbardziej wkurza, że my jesteśmy w sumie takim obcym do bicia, ponieważ zobaczcie, oni realnie nic nie robią tutaj w Europie. Oni dosłownie nic nie robili i my teraz po prostu musimy całą po prostu siłę ententy na siebie przyjąć. Tutaj co chwila jakieś desanty są. My to w sumie powinniśmy zabrać flotę, żeby nam nie zniszczyli. Też odesłałem część dywizji, która po prostu się po prostu odesłała tutaj z powrotem, żeby teraz pilnowali. No i oby to wystarczyło. Jedyne co to po prostu teraz możemy czekać, bo to jest coś takiego, że w sumie tak naprawdę nie mamy nic więcej do roboty. Ten kontent do Australazji to jest taki: co by było, gdyby się były takie specyficzne momenty, kiedy moglibyśmy coś porobić, bo tak to dałem randomowo, tak jak zwykle jest, to po prostu nic się nie dzieje. No, Kanada wysyła wszystkie dywizje do Indii, reszta gości też wysłała. Ja teraz jedyne co robię, to pilnuję swoich portów, żeby też nie zdesantowali się u mnie. No, trochę taki nudna sytuacja, nie powiem. Nawet nie możemy, naszą taką siłą jest desant, ale nie możemy tego zrobić, bo oczywiście flota brytyjska też mamy mało manpowera, więc musimy sobie zwiększyć tego. Też próbowałem sobie tutaj popchnąć, ale widzę, że kompletnie, ale to kompletnie nie idzie. Dobra, więc jedyne co to mogę zrobić, to stawić tutaj i może bronić się. To jest coś takiego, że no niestety, ale nie mam wystarczająco dużo fabryk, żeby mieć dosyć dobre dywizje i teraz jak atakujemy, no to nie mam zbytnio ich. Zbytnio okej, no. To jest trochę takie, że w sumie pojawiłem się w takim scenariuszu, gdzie kompletnie, ale to kompletnie nic nie mogę robić. I jedyne co mógłbym, to czekać, jak mi się trochę polepszy ekwipunek, jak tam mi się uda coś tam porobić. A tak w międzyczasie to muszę czekać, tylko że nasz przeciwnik też może czekać i on dosłownie nic nie robi oprócz atakowania na sam. Sobie powinien trochę się zająć może innymi sprawami. O, spadłoby sobie. Więc jedyne co, to możemy po prostu czekać. Możemy tutaj bronić front i czekać. Tutaj musimy odzyskać trochę dywizję, jakaś właśnie umarła. Tutaj od tyłu nam się ciągle desantują. Więc to jest takie, nie powiem, content na Kaiser Luxu do tego jest nie to, że i powiecie, bo znam takie państwa, gdzie po prostu jest ten content taki do podbojów, który nie jest związany zbytnio z całą taką, jeżeli chodzi o ścieżkę gry, jak ona ma dokładnie wyglądać.
Ale tutaj wiadomo, że będzie ta wojna. I ja jedyne co mam, to wtedy mogłem sobie wybrać. Tylko że jaki jest sens tego, że mogłem sobie wybrać, jeżeli teraz. Tak. Niemcy mają dosyć dobrą flotę, Japońcy też mają. Filipiny moglibyśmy. Tutaj moglibyśmy się zdesantować, ale co z tego, jeżeli nie moglibyśmy tam wygrać tej wojny, byśmy byli w takim stanie po prostu ciągłej wojny z Niderlandami, które później by tu kogoś dołączyły. Więc wydaje mi się, że oprócz tego, że zmienili politycznie i gospodarczo, jak to wygląda, to nie ma jakichś takich dużej gameplayowej przemyśleń, co tutaj dać. No wiadomo, Australia tu powinna komuś wspierać, no ale ja tutaj wspieram komunę i nic się nie dzieje. No, myślałem, że trochę będzie ciekawsza ta seria, no ale sorry, ale tutaj naprawdę bym musiał w głównej mierze budować się, co bym nie robił tego na odcinkach. A to jest naprawdę nudne, kiedy po prostu przez część gry wiesz, że nic się nie będzie działo. Więc jedyne co, to mogę czekać. Mogę nagrać ten cały odcinek i zakończyć, bo w głównej mierze też nie ma jakiegoś specjalnego, że tam możemy skorować, bo tam widzieliście, że było, że skoruj coś tam, ale koniec końców tutaj nic zbytnio nie mamy po tym. No, możemy dostać kory. No i to w sumie tyle. To nie jest nawet to, że coś się zmieni. Okej, tutaj ciągle się desantują i to mnie denerwuje, ale to w sumie przynajmniej zabiera im manpower. Okej. Manpoweru też tutaj leci, to dobrze. Tutaj pokazuje nam, że możemy się nawet coś zrobić. Ale jak sami widzicie, jest coś takiego, że nie ma. Nie no. Właśnie o to chodzi, że ta seria byłaby fajna, gdybyśmy byli, nie wiem, zamknięci na resztę świata, ale ten region w Kaiser-Reduksie jest najbardziej otwartym regionem na świecie. Tutaj się wszystkie siły łączą. No, oprócz międzynarodówki, no ale wiecie, międzynarodówka to jest, to w sumie w głównej mierze działa w Europie, więc też nie patrzymy na to, ale tak, Japończycy, Niemcy, Brytyjczycy są. I tutaj naprawdę mało co można porobić. Tutaj prawie wszystko to są marionetki, więc te. Trochę słabo. Wiecie, gdybym jakoś tam tu ustawiał może w regułach gry, to może coś by było. No ale tak to. Musiałbym nagrać po prostu ponownie tą serię teraz, gdy to zrobiłem, ale ja już ją wysyłam na YouTube'a, więc zbytnio nie ma sensu ponownie tego nagrywać. No. Wydaje mi się, że następną serię to zrobię tą propozycję, którą widz wysłał z Orwell Blues, dlatego że tam jest coś takiego, że no w miarę, jeżeli jest najnowszy, to w miarę jest wtedy zbalansowany, tylko że propozycja też jest starsza, więc zobaczymy co tam, jak tam pójdzie. Oni się ciągle tutaj biją. My w głównej mierze trzymujemy się na rzekach, ale nic nie możemy. Nawet Sikkim się dobrze trzyma. To jest śmieszne, że oni, którzy nie są w sumie aż tacy potężni, to udało mi się w miarę tutaj porobić. Nie mają kory? Nie kleją. Właśnie tutaj stracili. No. Wiem, że to trochę brzmi jak takie narzekanie. No ale w Kaiser Reduksie, żeby zrobić teraz dobrą ścieżkę, to
To naprawdę trzeba było się trochę pomęczyć i tak naprawdę dodawaniem overpowered rzeczy, ale to też nie jest jakieś takie ciekawe. No, przynajmniej się wygrywa to wtedy. Tutaj Afganistanowi udało się w miarę coś porobić i się właśnie przybić. O Jezu, co się dzieje? Okej, właśnie międzynarodówka odpadła. A Niemcy zdobyli wszystko, więc jedyne co mogą nas atakować, to teraz Brytyjczycy będą nas atakować. Tak, no nie zawsze się udaje. No tutaj przebijamy się, po czym po chwili się nam nie udaje. No. A, chyba się przebiliśmy nawet. No wygląda na to, że się przebiliśmy. Wiecie, może jeżeli aż tak źle nie będzie, to może dokończę tę serię, ale po prostu nie czuję się na siłach takich dzisiaj już, w tym momencie, żebyśmy coś porobili. Bo tak, Niemców to już zbytnio nie zaatakujemy, możemy tylko Japończyków zaatakować, a my tutaj też nie mamy czegoś takiego. Czekajcie, gdzie jest nasza flota? Jest całości, okej, okay. Bałem się, że się rozbiła. Teraz jedyne co to możemy właśnie tutaj popchać, ale też będzie kosztem manpowera. Co to nam pomaga? Czy jesteś ochotnicy? No, wysłali nas z Rosji. Tak, no tylko w sumie. A nie, oni nie są dobra. Chciałem powiedzieć, że w sumie my później ich zaatakujemy, ale nie, no właśnie ich nie zaatakujemy. Okay. Wygląda na to, że teraz dostajemy dużo bonusów. Jak mówię, tutaj muszę się patrzeć coś na wojnie i później mam pewne braki. No właśnie, artylerię w ogóle nie robiłem. Teraz zauważyłem. Dobra, tutaj już drogi zrobiłem. Więc możemy sobie trochę fabryczek porobić. Okej. Lepsze karabiny. Co to jest? No tego nie robiliśmy już jakoś. Wydaje mi się, że. Albo nie, może to było wtedy, kiedy tam ponownie robiłem. Okej, wygląda na to, że nasze jednostki w miarę sobie poradziły tutaj, pomagając. Nie mówię, że to my zrobiliśmy, tylko bardziej mogliśmy im tutaj przepchnąć. Dobrze było, gdybyśmy aż tak nie rozszerzali tego frontu, tylko byśmy im pomogli to zdjąć. No ale też nie mamy zbytnio sił, żeby to zrobić. Czekajcie, chyba że kondensujemy front. I próbujemy się przebić. O tak. Może się uda. Zobaczymy. O! Brytyjczycy wrócili na wyspę. Ciekawe, czy to na pewno ci Brytyjczycy. Tak, to ci Brytyjczycy. Okej, się dogadali, że mogą powrócić. Okej. Tutaj jesteśmy. Ale dlaczego nie możemy popchnąć? Albo nie mamy zapasów. Wydaje mi się, że tutaj jest okropny problem z zapasami. Może gdyby nam się udało to zrobić z Indiami, że Indie byłyby potężne, to wtedy może mielibyśmy tego, że tutaj to kompletnie, ale kompletnie komuna sobie nie radzi. To jest coś takiego, że to nawet nie, że ja pomagam, no po prostu komuna ma jakiś problem z, totalnie z tym ustawieniem sobie jakoś tych frontów. No i niedługo wrócą do tej linii, co wcześniej byli. Też
szczerze nie czuję, żeby było jakakolwiek możliwość, żebyśmy uratowali, to wiecie, bo... No cholery, skąd Austriacy nas atakują? Okej, okay, nie. I ja widząc Austriaków, którzy mi wylądowali tutaj, to ja zadaję sobie pytanie, jak i dlaczego Austriacy są w tej wojnie? Okej, okay, dobra. Wiecie, ja... Ja jeszcze miałem jakąś chęć do prowadzenia tej serii, kiedy... Jeszcze jakoś widziałem, żebyśmy to podbili. Ale później jak zobaczyłem, że podbiliśmy i tak naprawdę Brytyjczycy to przejęli, to znaczy, że po prostu... Wiecie, to też jest trochę okupacja, ale mają ten manpower. W głównej mierze chodziło mi o to, żeby fabryki przejęli od książąt. Ale nie, nie udało się, no to wiadomo, że powoli byśmy przegrywali. Tutaj jeszcze się pojawili ci, nie powiem, to mnie już kompletnie załamało. Nie, ja wydaje mi się, że ta seria to jest kompletna klapa. Nie mam siły już na to. No, dobra, nie będę kontynuować tej serii, sorry. Ale nie mam kompletnie siły na to. Gdybym nagrał to z trochę wcześniej, ale nie mam zbytnio czasu na to, to po prostu bym wiedział, żeby coś innego nagrać. Dobra, ale jeżeli tak jest... Dobra, widzimy się tak naprawdę w kolejnych seriach. Zobaczymy. Nie wiem, czy zagram tym, co widz zaproponował z Orwell Blues, ale na pewno Orwell Blues dotknę i może wezmę jakiś nowe państwo, dlatego że wydaje mi się, że branie starszego państwa może wiązać się z brakiem balansu, który akurat w tym regionie, co widz zaproponował, jest duży, więc no, zobaczymy inne. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Wybywa Mitragol. No to, cześć!